W prawie 250 tysięcy osób zaangażowało się w pomoc Kajtusiowi, Kajetanowi, Gackę. Wszyscy ci ludzie dają dobry przykład pomagania i pięknego zaangażowania. Wśród nich wiele jest takich osób, które dobrze znamy i lubimy. Liczne osobowości podjęły się wyzwania 300 gram challenge dla Kajtusia. Wszystko po to, by zebrać pieniądze na najdroższy lek świata. Zobaczcie ekipę dzielnego Kajtusia. O co chodzi w challenge'u? Zaraz się wszystko wydarzy, zobaczysz. Check this out. 300 gram szansy na zdrowie. Tyle, ile waży to awokado. Pomóżmy Kajetanowi. Uciskany imbir. Daję go zdrówko. Piję to przed kolejnym treningiem. Setki trzy wychylę, co Państwu chcę polecić wielce. Tym razem sokiem cytrynowym, choć cytrynówką wolę przecież. Zbieramy pieniądze na najdroższy lek świata. Zostało tylko 300 gramów, tylko tyle może jeszcze nabrać wagi Kajtuś, żeby można było dać mu to lekarstwo. Pomóż sam i innych namów, wyprzedzimy 300 gramów. Kolczyko klipsy dla Kajtka. Licytujcie, Kajtku rośnie nam duży, duży, duży. Nie, to nie jestem, no coś ty. Ty lubisz sos. Uwielbiam. Pokazuję piłkę z moim podpisem na akcję Kajtusia, gdzie zbieramy pieniążki na SMA. Ostatnio do akcji dołączył najlepszy piłkarz świata. Wiadomo, o kogo chodzi. Panie i panowie, Robert Lewandowski. 300 gram. Challenge. Podejmuję ja. Mając takiego kapitana, takiego zawodnika w kajtusiowej drużynie, nie może nam się nie udać. Jesteśmy już na finiszu, ale to jeszcze nie koniec. Brakuje kilkaset tysięcy złotych. Musimy zdążyć do 11 lutego. Wiecie, co robić, prawda? Zajrzyjcie koniecznie pod podany link. Wpłaćcie, ile kto może. Ślijcie te informacje w świat. Wszyscy razem dla Kajtusia Gackę.